Dzień dobry, Dominika Kasprowicz, Halo Radio i Ława. Ze mną goście. Danuta Górna, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Krzysztof Panfil, kierownik Ośrodka Psychoedukacji Wydziału Urzędu Miasta w Iławie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o przemocy. Czy Iława ma problem z przemocą? No, można powiedzieć, że podobnie jak miasta tej wielkości, jest to problem na podobnym poziomie jak w innych miastach. Ale oczywiście statystyka statystyką, natomiast dla ludzi, którzy są w tę przemoc uwikłani, no jest to problem. Tak, oczywiście mówimy o przemocy, która odbywa się w czterech ścianach w domu i tym zajmujemy się w ośrodku, między innymi tym, próbą pomocy ludziom, którzy takiej przemocy doświadczają. Teraz rozpoczynacie taki nowy, duży projekt właśnie na temat tej przemocy. Tak, co prawda pomocą w sytuacji przemocy zajmujemy się od lat. Jest to zadanie ośrodka wynikające z zadań, jakie ma urząd miasta, czy samorząd. Samorząd zgodnie z ustawami o przeciwdziałaniu przemocy, ustawami o wychowaniu w trzeźwości, musi organizować system pomocy w sytuacji przemocy domowej. I my zajmujemy się tym, tak jak powiedziałem, od wielu lat. Oprócz nas jest jeszcze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zajmują się tym także te instytucje kojarzone z porządkiem, sprawiedliwością, czyli jak prokuratura, sąd, policja. W tym roku oprócz naszych jakby rutynowych działań związanych z tym problemem, czyli zajmujemy się profilaktyką i pomocą, gdy przemoc już jest, doszedł projekt, który realizujemy, projekt finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i on dotyczy jakby poszerzenia tych działań, o których mówimy. Poszerzenia działań. W jaki sposób? W projekcie, który nazywa się Razem, a nie przeciw sobie, jest zawarta taka myśl, żeby instytucje, które zajmują się przemocą, lepiej ze sobą współpracowały. Czyli projekt ma z jednej strony pogłębić tę współpracę, z drugiej strony chodzi nam też w tym projekcie, żeby ludzie, społeczeństwo więcej na ten temat wiedziało, żeby ludzie umieli sobie pomagać, innym pomagać, żeby też ogólnie można powiedzieć, żeby więcej wiedzieli, ale pewne grupy społeczne, które na co dzień pracują z ludźmi, żeby to więcej było takie bardziej profesjonalne. Mam na myśli pracowników socjalnych, którzy na pewno dużo wiedzą, ale nigdy nie zaszkodzi dowiedzieć się więcej na temat tego problemu. Mam na myśli nauczycieli, którzy w tych działaniach, zwłaszcza w działaniach profilaktycznych, mają bardzo dużo do powiedzenia, a także chodzi nam już o samych fachowców. W ośrodku pracują psycholog, terapeuci do spraw przemocy, terapeuci uzależnień, terapeuci do spraw pomocy rodzinie i ta praca wymaga ciągłego doskonalenia się, zdobywania nowej wiedzy, nowych umiejętności i projekt w jakimś sensie uzupełnia te coroczne, rutynowe działania wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy. Żeby skutecznie pomagać ludziom uwikłanym w przemoc, musimy wszystkich zaprosić do podobnego spojrzenia na to, czym jest przemoc domowa, jakie są jej skutki i zaprosić do tego, żeby w takim wychowywaniu dzieci, czy też w relacjach między sobą, zrezygnować z agresji, z przemocy. Ponieważ jak nie spowodujemy takich zmian w świadomości człowieka, że agresja i przemoc rodzi kolejne pokolenia ludzi uwikłanych w przemoc, to niewiele się zmieni. Będziemy ciągle gasić ognisko, zamiast spróbować go nie rozpalać. To trochę tak jest, że są specjaliści na przykład w ośrodku, którzy wiedzą, jak z tą przemocą sobie radzić, jak z ludźmi rozmawiać, a potem na przykład gdzieś w Iławskiej szkole czy na komendzie mogą się ludzie z problemem spotkać z jakimś tam jednak brakiem profesjonalizmu, jak to wszystko jest niespójne. Co innego mówią specjaliści, a co innego mówią ludzie, którzy powinni też tą profesjonalizm
profesjonalną wiedzę mieć, no to wtedy mamy faktycznie problem. Stąd ten projekt, rozumiem. Tak, bardzo łatwo człowieka, który doświadcza przemocy i próbuje szukać pomocy, bardzo łatwo jakoś wtórnie go zranić, ponieważ kiedy zaczynamy myśleć, czy też mówić czasami w taki sposób, że musiała ta osoba, która doświadcza przemocy, jakoś się do tego przyczynić i poszukujemy powodów, dla których doświadczyła przemocy, to wtórnie ją ranimy, ponieważ prawdą jest to, że jeśli ktoś stosuje przemoc, to w 100% on jest za to odpowiedzialny, cokolwiek wcześniej ta osoba zrobiła. Kto do was trafia w ośrodku? Z czym przychodzą ludzie z Iławy, jeśli chodzi o tą przemoc? Najczęściej przychodzą ofiary, chociaż to tak nieładnie brzmi, bo ofiara to takie naznaczenie, jakby już ta osoba nigdy nie miała możliwości wyjścia z takiej roli. Także nawet w takim naszym nazewnictwie profesjonalnym mówimy o osobie doświadczającej przemocy, bo to może i powinno się zmienić. Czyli przychodzą te osoby, także przychodzą sprawcy. Wielu sprawców no chce zmienić swoje postępowanie. Trudno powiedzieć, jaka to jest liczba, ale tak z doświadczenia widzę, że gdzieś 1/3 autentycznie chce zmienić. Te 2/3 nie widzi problemu w sobie, tylko obwinia za przemoc właśnie tę osobę doświadczającą przemocy. Trafiają do nas także dzieci z tych rodzin, gdzie jest ten problem. No i staramy się systemowo wszystkim osobom uwikłanym w przemoc pomóc. Oczywiście ta pomoc jest inna w zależności od osoby, której dotyczy. Problem często ma związek z tym, taki długotrwający problem i jakby taka też trudność w niesieniu pomocy wynika często z tego, że to są wieloletnie uwarunkowania, nie tylko w tej rodzinie, która się ewentualnie do nas zgłasza bądź z innego powodu trafia do ośrodka, ale to są takie przekazy pomiędzy pokoleniami. Często słyszę od ludzi, że kiedy mówimy o tym, że klaps nie służy wychowywaniu, to jest taka reakcja, jakbyśmy chcieli pozbawić tych ludzi w ogóle możliwości oddziaływania wychowawczego. Jakby między przemocą a dobrym wychowaniem jakaś była taka zależność jednoznaczna. I często też słyszę, że jakby propagujemy takie wychowanie bezstresowe, co absolutnie jedno z drugim nie ma żadnego związku i połączenia, ponieważ wychowanie zawsze jest stresowe, ale może być pozbawione przemocy. Więc rzeczywiście trafiają czasami dzieci, które przynoszą jakby na swoich plecach całą rodzinę, bo kiedy one zaczynają funkcjonować w sposób zaburzony, to okazuje się, że jakby prapoczątek tego tkwi w takiej atmosferze, która jest w rodzinie i wiemy wtedy, że musimy objąć całą rodzinę pomocą. Te osoby, które do Państwa do ośrodka trafiają, to jest często tak, że one po prostu dowiadują się, że na Chełmińskiej jest faktycznie taki ośrodek, gdzie można o pomoc poprosić i trafiają jakby z ulicy, czy częściej są przesyłane z jakichś instytucji, czyli na przykład szkoła się zwraca, żeby się zająć jakąś osobą, albo nie wiem, z policji jest jakiś sygnał, że dana rodzina potrzebuje wsparcia? No, można powiedzieć, że jest i tak, i tak. Po pierwsze, w Polsce, czyli w Iławie, również obowiązuje procedura niebieskiej karty. Wygląda to w ten sposób, że gdy w domu dzieje się coś złego i ktoś wzywa policję, to policja patrzy, czy to była taka awantura wynikająca z różnych uwarunkowań sytuacyjnych, czy też po prostu była to przemoc domowa. Przemoc domowa ma określone swoje cechy. I policja, jak widzi, że jest to tego rodzaju sytuacja, jest ta nierówność sił, ktoś kogoś uderzył, pobił lub psychicznie się nad nim znęca, zakłada tak zwaną niebieską kartę i ta niebieska karta przychodzi do ośrodka, bo w ośrodku jest siedziba zespołu interdyscyplinarnej pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie. To też jest ustawowe rozwiązanie obowiązujące w Polsce już od 2005 roku i my wtedy w
takim gronie fachowców z różnych instytucji, bo ten zespół to właśnie przedstawiciele instytucji, które mogą pomóc, czyli oświata, służba zdrowia, policja, służba socjalna, a także samorząd. Analizujemy sytuację i planujemy pomoc. Czyli to jest jedna droga. Jest też taka droga, że same te osoby, które doznają przemocy, trafiają do nas, chociaż tutaj to na wstępnym etapie tego problemu. Tak jak Danuta powiedziała, że jak to już dłużej trwa, to po prostu trudniej sam sobie szukać pomocy. Widzi się trochę inaczej. Trafiają także skierowani ze szkół, tak jak pani powiedziała, przez pedagogów, często rodzice z dziećmi, gdyż widzą jakieś niepokojące zachowania dzieci. I często to jest tak, że te niepokojące zachowania wynikają właśnie z tego, że w domu jest przemoc. Czyli droga jest najróżniejsza. Niestety najmniej jest z tej grupy szukających pomocy i zgłaszających się, gdyż widzą, że coś w ich życiu jest nie tak. Czasami bywa tak, że zgłaszają się ludzie, którzy doświadczają takich trudności emocjonalnych, na przykład z depresją, wieloletnią czasami depresją, czy z innymi takimi zaburzeniami adaptacyjnymi. I okazuje się, że ta choroba jest efektem życia w przemocy. Więc czasami odkrycie tej przemocy ma też taką drogę, że jakby zgłasza się człowiek i zgłasza jakiś problem, który jest bieżący i nie może go połączyć z tym, że przez wiele lat albo w dalekiej przeszłości doświadczało wychowania opartego o agresję, o jakąś takie niszczenie wewnętrzne. Więc rzeczywiście wiele takich chorób, które nazywamy nawet chorobami obecnego wieku, jak depresja, ma swoje podłoże w tym, że kiedyś dziecko się nauczyć milczeć na temat, którego doświadcza. I takie milczenie zakrycie, więc mamy taką możliwość, żeby odkryć i pomóc w depresji poprzez zrozumienie i zajęcie się wcześniej doświadczaną przemocą. Mam takie wrażenie, że osoby w większości trafiają gdzieś tam polecenia już przez was. To praca nie jest łatwa, bo te osoby koniecznie chcą jakby sięgnąć po tą pomoc, tylko po prostu ktoś im mówi, że ma problem i powinniście z tym tu. To jest skomplikowana sprawa, ponieważ ludzie żyją przez wiele lat w bliskiej relacji, w której przemoc jest sposobem sprawowania kontroli i władzy. Jedna i druga strona uczy się pewnego sposobu bycia w tym. Więc ta osoba, która stosuje przemoc, usprawiedliwia swoje zachowanie poprzez obwinianie tej osoby, która przemocy doświadcza. Ta z kolei uczy się takiego myślenia, że w jakiś sposób ona zapracowała na tą przemoc. Ponieważ jeśli wiele razy ktoś uderzając nas będzie mówił, że jesteś bity z własnego powodu czy z własnej winy, to będziemy mieć tendencję do takiego spojrzenia, czy to przypadkiem nie jest prawda. Więc też jest tak, że przemoc ma pewne cykle i one się powtarzają w każdej sytuacji przemocy i te cykle zatrzymują człowieka w przemocy. Ja sobie zawsze tak wyobrażam, że kiedy ktoś nas ściśnie mocno za gardło i będzie nas ściskał do takiego momentu, że zbraknie nam tchu i w ostatniej chwili przed śmiercią puści nas i możemy wziąć głęboki oddech, to zaczynamy być mu wdzięczni, myśląc, że to jest naprawdę dobry człowiek, bo przecież on miał nas w swoich rękach, mógł podczas życia, jednak pozwolił odetchnąć. To powoduje, że ofiara przemocy też spostrzega swojego oprawcę poprzez taki cykl wybaczania i chwilowej bo ktoś, kto stosuje przemoc po zachowaniu takim przemocy, jest skłonny prosić czasami odpuścić, przynieść jakiegoś kwiatka, przynajmniej na wczesnym etapie. I to robi takie wrażenie zaproszenia do nieba. Któż z nas nie chciałby być w niebie, choć przez chwilę. Co powoduje ten cykl, powoduje, że można trwać
wybaczać i ciągle ten moment, kiedy będziemy mieć oddech. W sytuacji właśnie, kiedy ta, która, o której wiadomo, że potrzebuje pomocy, bo ktoś już gdzieś mniej lub bardziej profesjonalnie, nie w szkole tutaj której siły, czy właśnie z jakiejś tam inspu policja, sygnał, trafia do was taka osoba, ona nie jest taka do końca chętna do współpracy, no bo właśnie żyje w tym takim syndromie sztokholmskim. Co wtedy robicie? No bo przecież nie odpuszczacie. Motywujemy do zmiany, pokazujemy szkody, straty, jakie rodzina ponosi. No i często to nie daje nic. Ale ja bym, jeśli mogę, chciałabym dodać, że w Iławskim zespole interdyscyplinarnym przyjęliśmy taką zasadę, że te osoby trafiają do fachowca. Do fachowca, czyli kogoś, kto wie, co to jest przemoc i zna mechanizmy przemocy, więc ta pierwsza pomoc nie jest takim prostym mówieniem, że ty masz problem i musisz się nim zająć, tylko taką próbą wniknięcia w jej sposób rozumowania i bycia przy niej, czyli też jakby rozumienia tego, że to dla nas, nam się przynajmniej wydaje, że jak ktoś wobec nas zastosuje przemoc, to my tak szybko i w ogóle, prawda, sobie z tym poradzimy, co oczywiście nie jest prawdą, więc musimy też rozumieć, że ktoś, kto doświadcza przemocy, jest przerażony. Po pierwsze tym, że to się ujawniło, po drugie tym, że będzie skarcał to, że jakoś bierze udział w takim postępowaniu. Sprawca przemocy też ma wiele lęku, ponieważ on przez wiele lat czuł się bezpieczny i jakoś niezagrożony w tym, co robi. Kiedy człowiek przychodzi z takim wielkim lękiem, to musimy się zająć, bo on jest gotów zaprzeczyć temu, że coś się wydarzyło. Więc myślę, że taka droga w Iławie, że jakby ci ludzie trafiają w rękę kogoś, kto ma jakieś pojęcie o mechanizmach przemocy, ułatwia dotarcie, taką propozycję zajęcia się tym i wie, oczywiście zostać w takim głębszym poziomie, szukając pomocy. No tak. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, część osób nie widzi jeszcze tego problemu, ucieka, gdyż jest to cały skłonny mechanizm psychiczny. Często te osoby doświadczające przemocy winę, odpowiedzialność za to, co się dzieje, biorą na siebie i jakby próbują coś zmieniać, żeby ten sprawca nie był zdenerwowany, czyli jest to bardzo skomplikowany proces i początek właśnie musi być taki, o jakim Danuta mówi, żeby ten proces zmiany się rozpoczął. Mówiąc jednak też o takich przypadkach, gdzie osoby nie chcą nic zmieniać, a widzimy, że w rodzinie są dzieci, to w sytuacji, gdy osoby, dorośli, nie kontaktują się z ośrodkiem, przerywają, nie chcą sobie pomóc, nie chcą zmienić, a widzimy, że te małe dzieci funkcjonują w takim środowisku, kierujemy sprawę do sądu rodzinnego. Często takim momentem, w którym kobiety doświadczające przemocy decydują się o pomoc, jest właśnie sytuacja, ich często przychodzą i mówią, wie pan, ale mój mąż no mnie bije, ale dziecka to nie, że dziecko nie cierpi. Mienie przez fachowców, że dziecko też cierpi i że to są bardzo poważne zmiany, które no, jeżeli nawet nie widać teraz w objawach, w zachowaniu dziecka, to odczują się i tak jak wcześniej powiedziała, odebrać mogą depresją, ale także teraz się odzywają chowaniem w szkole. Więc gdy kobieta słyszy, że dziecko też cierpi, jest to w wielu przypadkach taki moment, gdy zaczyna szukać pomocy. Wracając właśnie do tego projektu Razem, a nie w sobie, finansowany Ministerstwo Pracy i Społecznej, chcę powiedzieć, że właśnie nam też o taki element chodzi. Chcę nauczycielom, zwłaszcza tym młodym, uświadomić, że często złe, tak zwane zwanie dziecka jest adekwatne do jego sytuacji domowej. Więc możemy sobie wyobrazić, że dziecko, które jest bite przez ojca albo widzi przemoc w domu, ma bardzo dużo też napięcia w sobie, tłumi emocje i często odreagowuje je w szkole. I skupianie się wtedy tylko na tym zachowaniu no, jest błędem. Trzeba zobaczyć zachowanie dziecka w pewnym takim systemowym ujęciu, systemu rodzinnego. Jakie zachowania dorosłych powodują, że to dziecko cierpi, cierpiąc nie wytrzymuje napięć i na przykład uderzy koleżankę.
ważną sprawą jest też rozumienie, że życie w sytuacji przemocy, nawet tylko, mówię to z pewnym sarkazmem, tylko w pozycji świadka, powoduje, że mózg uczy się reagować na ciągle zwiększone zagrożenie. Więc to, co się wydarzy w mózgu w takim wczesnym okresie rozwojowym, po prostu nie znika. Nie mamy takiej możliwości, że ktoś sobie powie, o tak, ja żyłem w przemocy, no to już nigdy w życiu tego nie będę stosował, ponieważ nasz mózg uczy się zachowań, które są dość trwałe i często dzieci będące świadkami przemocy stosują przemoc w swoich bliskich związkach, bo to, czego się boją, to zbliżenia i takiej możliwości, że ktoś będzie miał wpływ. Więc pamięć o tym, że to jednak mózg reguluje nasze stanie, jest niezwykle ważna, żeby rozumieć, że musimy coś zrobić na wczesnym etapie rozwoju tych dzieci. Czy Iławsce nauczyciele są świadomi właśnie tych mechanizmów powstawania przemocy? Czy to jest tak, że szybciutko reagują i naprawdę ta współpraca się dobrze układa? Czy trzeba ciągłych takich szkoleń i ciągłego przypominania, że te zachowania takie właśnie agresywne w szkole z nich się nie biorą? Myślę, że jest to próba ciągłej edukacji. W ogóle praca z ludźmi wymaga ciągłej edukacji. I tutaj nie można powiedzieć, że już jest, kiedykolwiek nie można powiedzieć, że już jest taki stan, że wszystko wiemy. Jesteśmy tylko ludźmi i ten nauczyciel też jest denerwowany, prawda? Bo jest na przykład jakaś agresja w szkole. Czyli jego warsztat pracy też musi być wzmacniany, jakoś on się musi szkolić, rozumieć też swoje zachowania. Także z jednej strony można powiedzieć, oczywiście nauczyciele reagują i dobrze, ale z drugiej strony można powiedzieć, że są też tacy, którzy nie reagują, bo nie wiedzą, nie rozumieją, bo ich na studiach nie przygotowano do tego, nie nauczono i ośrodek stara się pełnić taką rolę. Nauczyciele mogą do nas przychodzić, porozmawiać z psychologiem, porozmawiać o tym, co on może w klasie zrobić, żeby pewne zachowania zniwelować, ale też może porozmawiać, jak rozmawiać właśnie z osobami, które mają problemy w rodzinie. I te szkolenia, oprócz tego stały taki kontakt ze szkołami, temu służą. Projekt no, jakby dodaje jedno czy dwa dodatkowe działania, które no, staramy się robić od lat. W tym projekcie też może nie nowum, ale poszerzeniem jest też taka próba edukacji rodziców. Będziemy oprócz szkoleń dla nauczycieli, będziemy chcieli wejść do szkół, do przedszkoli, fachowcy, psycholog, pedagog, żeby rozmawiać z rodzicami, jak wychowywać dzieci bez przemocy, bez agresji, żeby one miały też lepsze życie w przyszłości. Tak, bo chodzi nie tylko o to, żeby reagować, ale też o wiedzę, jak reagować. Takim jakby instynktownym zachowaniem w sytuacji dzieci zachowuje w taki niepodporządkowany sposób jest nadanie takich karnych zachowań. A można powiedzieć, potwierdzamy dziecku takim, którym jest tylko przemoc. Więc jeśli wobec tego, które zachowuje się zaburzony i ma z jego warunkami rozwoju, dołożymy takiej reakcji właśnie, która jest tylko karcąca, zresztą nie wiem, czy w ogóle potrzebna tu jest karcąca, mam wątpliwości, to potwierdzimy mu, że tak, że świat jest oparty na tym, że kto silniejszy, to może stosować przemoc. Ja z kolei jestem przekonana, że tylko człowiek silny może zrezygnować z przemocy, nie musi jej stosować, bo ma siłę i potencjał do tego, żeby po prostu się wycofać z takiego zachowania. Słyszą nas teraz na pewno jacyś nauczyciele. Myślę, że słyszą nas też osoby, które faktycznie być może doświadczają przemocy albo widzą, że ktoś inny w ich otoczeniu doświadcza przemocy. Warto zawsze podejść do ośrodka na Chełmińskiej. To jest takie miejsce, w którym nie ma przypadkowych osób. Na kogokolwiek taka osoba wchodząca z problemem trafi, to na pewno trafi na specjalistę, nie ma się czego bać. Zdecydowanie tak. Ja zawsze podkreślam, że możemy zrobić pierwszy krok i mamy prawo też do cofania, więc to nie chodzi tym, że ktoś zostanie tam zatrzymany i na siłę będzie się mu bało, ale ten pierwszy krok, żeby sprawdzić, warto zawsze robić. Bo przemoc jest takim zjawiskiem, które odbiera człowiekowi moc, dokonuje zniszczeń wewnętrznych, czyli godzi w takie poczucie własnej wartości, sprawczości i kiedy to nam się wypali w środku, musimy poszukać kogoś, kto tak zewnętrznie tego doda,
czyli da wiarę, że można sobie powiedzieć inaczej niż przyległość i podporządkowanie i zwykłe znoszenie sytuacji, która dla człowieka jest nie do zniesienia. Tak, do środka można przyjść, można zadzwonić, można także wysłać maila, a także kontaktować się za pomocą Facebooka w dni powszednie. Takich osób, które na początek przyjście, spotkanie się z specjalną żywo, oko w oko, jest za dużo, no i jest właśnie wtedy ten kontakt taki pierwszy możliwy poprzez media społecznościowe. Nawet z tego macie taką specjalną mailową, gdzie pytaniami z tymi przemocy się właśnie zwracać. Tak. Musimy oczywiście dostosowywać się do tych szybkich zmian związanych z kontaktami za pomocą najróżniejszych mediów. Także można do nas pisać, można, tak jak powiedziałem, dzwonić. Można też przyjść. Wiele osób w ostatnich latach przychodzi nawet tak, żeby dowiedzieć się, czy nie popełnia jakichś błędów. Też za pomocą innych projektów staramy się edukować rodziców i obserwujemy coraz większą grupę zainteresowanych, bo przecież nikt nas nie uczył, jak być rodzicem. Bardzo wielu rodziców chce jak najlepiej wychować swoje dzieci. To też powoduje jakieś napięcia. W tych napięciach znowu możemy się zdenerwować i stosować przemoc czy jakąś agresję wobec dziecka. Czyli chcę powiedzieć, że warto przyjść i dopytać się, prawda? Do dentysty idziemy, jak nas tam gdzieś zaszemrze ból w zębie, a często z takimi sprawami rodzinnymi, psychologicznymi, że tak powiem, no jakby czekamy nie wiadomo na co, bo no, najogólniej można powiedzieć wstyd. Wstyd, że chcę rozwiązać swój problem, wstyd, że chcę być lepszym rodzicem. Także zapraszamy, ale tak jak powiedziałem, obserwujemy w ostatnich latach coraz więcej tak osób. Także tu zaszła zmiana, można powiedzieć, taka zmiana na lepsze, coraz większa świadomość ludzi jest tych spraw, o których mówimy. Tak, i ja mam nadzieję, że to młode pokolenie rodziców przerwie to taki obłęd, jeśli chodzi o myślenie, że przemoc jest jakimś sposobem na wychowanie. Chociaż ja przemoc rozumiem szeroko, nie tylko chodzi o to, żeby dawać klapsa, ale żeby też nie niszczyć dzieci w inny sposób, bo mamy wiele sposobów na niszczenie kogoś, na pomniejszanie, ignorowanie, zaniechanie, porzucanie, zamykanie. Mamy naprawdę, człowiek ma nieograniczone możliwości w wymyślaniu tego, jak można na kogoś wywierać wpływ. I wtedy zapominamy o tym, że ten wpływ niszczy, a nie pomaga. Chociaż w pierwszym momencie być może pomaga, bo jak ktoś się bardzo przestraszy, dostatecznie mocno się będzie bał, to pewnych zachowań zaniecha, ale niewątpliwie jak sprężyna w przyszłości to odbije czymś, co będzie kolejne pokolenia raniło, więc może to jest ta szansa w młodych ludziach, o której Krzysztof mówi. Jeszcze bym chciała, żeby taka rzecz na koniec wybrzmiała, że do was może w zasadzie przyjść każdy z ulicy i ta pomoc, której wy udzielacie, jest bezpłatna. Tak, bezpłatna z ulicy, ale z ulicy Iławskiej, gdyż jesteśmy Wydziałem Urzędu Miasta, także pomagamy, wspieramy, zajmujemy się, jesteśmy dla mieszkańców Iławy. To jest taka rzecz, o której myślę, że też może powodować pewne takie bariery, bo jednak gdzieś tam pomoc psychologa, terapeuty kojarzy się z opłatami i to też może być problem dla niektórych osób, bo nie wiedzą, że po prostu tutaj mogą przyjść i tej pomocy ktoś im udzieli bez kosztów. Tak, ja nawet czasami się spotykam z tym, jak kończę spotkanie, że pada takie pytanie, ile ja płacę, bo rzeczywiście mamy jakieś takie przekonanie, że nikt nam nie pomoże bez ponoszenia przez nas kosztów, więc to jest naprawdę pomoc bezpłatna. Nikt tam od nikogo nie weźmie pieniędzy. Zapraszamy do Ośrodka Psychoedukacji na ulicę Chełmińską. Chełmińska 1, na tak zwanym Gajerku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.